Cześć, ja jestem Sarge i witam was serdecznie w 11 odcinku z remake'u trzeciej części Crasha Bandicoota na PlayStation 4. Dzisiaj będziemy przechodzić kolejne czasówki od poziomu 14 do 25. I tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiaj już pokażę wam te swoje ostateczne przejścia, kiedy zdobywałem złote relikty. I jest to mój komentarz już dogrywany po fakcie, bo jednak stwierdziłem po ostatnim materiale, że bardzo niekomfortowo mi się jednocześnie grało i komentowało na żywo. Po prostu popełniałem więcej błędów i grało mi się zwyczajnie gorzej w te czasówki, więc postanowiłem tradycyjnie sobie nagrać swoje przejścia bez komentowania i teraz właśnie chciałbym wam opowiedzieć o tym, jak to tutaj wyglądało. Zaczynałem sobie od etapu 14, czyli Road Crash, gdzie teoretycznie wielu graczy się, pamiętam, uskarżało na te poziomy w klasycznych wersjach. Z tego względu, że tutaj też trzeba było opanować model jazdy. Ja akurat te poziomy lubiłem, o czym już wam mówiłem też w poprzednich materiałach swego czasu i tutaj bez większych problemów mi się udało zrobić złoty relikt. W ogóle w tym przypadku nie będę wam za bardzo mówił, ile czasu mi zajęło zdobycie poszczególnych reliktów, dlatego że w wielu przypadkach zrobiłem to za pierwszym razem, na przykład właśnie tutaj, na tej trasie udało mi się za pierwszym razem od razu przy pierwszym przejeździe odblokować złoty relikt. W niektórych przypadkach po prostu na przykład raz czy dwa zginąłem i za drugim, trzecim razem poszło, a najdłużej siedziałem przy jednym etapie 5 minut dosłownie, czy tam 6 licząc dokładnie, więc tutaj akurat te złote czasy nie sprawiły mi większych problemów, ale to już wam tłumaczyłem, nie robię teraz czasów na relikty platynowe ze względu na to, że no jednak na to musiałbym poświęcić przynajmniej kilka godzin, tak jak w przypadku poprzednich części, a teraz tych kilku godzin nie mam, to znaczy wolę te kilka godzin poświęcić na nagranie jakichś następnych odcinków różnych serii Zagrajmy Wy, które teraz prowadzę na kanale, no a ciągle są kolejne w drodze, więc zwyczajnie teraz nie mam czasu na te czasówki, tak jak to było w wakacje, kiedy przechodziłem sobie czasówki w jedynce i dwójce w tych remake'ach. No i tutaj widzicie, że udało się złoty relikt zdobyć z czasem minuta 24 i 4 setne. Ogólnie będę wam pokazywał tutaj, tak jak w poprzednim odcinku, czyli właśnie dany przejazd, dane przejście konkretnego etapu, a także zobaczycie tutaj w Warproomie, jaki czas był wymagany do złotego reliktu. Tak jak tutaj mamy właśnie czas podany po prawej stronie. No i zacząłem sobie etap Double Header i tutaj też za pierwszym razem udało mi się to zrobić, co zresztą możecie rozpoznać po tym, że Crash wyskakuje z tego teleportu, z tego portalu na samym starcie etapu. Taka animacja się pojawia zawsze przy pierwszym uruchomieniu poziomu, więc to jest też potwierdzenie, że tutaj właśnie za pierwszym razem od razu złoto udało mi się uzyskać. No i pamiętam też, że jak przechodziłem ten poziom, to miałem na tyle dobry czas, że pod koniec się znowu zatrzymałem z tego względu, że no nie chciałem tutaj mieć platynowego reliktu. Pytacie się mnie ogólnie, czemu nie chcę ani jednego platynowego reliktu? Troszkę ze względu na to, że gdyby kiedyś mi się zachciało jednak te platyny robić, to chciałbym wtedy wszystkie naraz zaliczyć sobie, aczkolwiek oczywiście nie jest to żadna deklaracja. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy kiedykolwiek będę chciał ten czas poświęcać na platynowe relikty, ale oczywiście zostawiam sobie taką furtkę, wszystko jest jak najbardziej możliwe. Pewne jest po prostu to, że w obecnym czasie nie mam tego właśnie czasu, żeby sobie platyny tutaj odblokowywać. No ale gdybym kiedykolwiek próbował coś takiego robić, to zapewne będę to nagrywał i wtedy bym pokazał wam to w bonusowych materiałach. Na tę chwilę jednak niczego takiego absolutnie obiecać nie mogę i raczej nie spodziewajcie się takich bonusowych materiałów. I tutaj zobaczycie, że zatrzymałem się właśnie na chwilę, bo obawiałem się tego, że będzie wynik na platynowy relikt, bo szło mi to całkiem sprawnie. Poczekałem sobie parę sekund, tak żeby na spokojnie zdobyć złoty relikt, co się też udało. Chociaż muszę wam też powiedzieć już teraz, że nie udało mi się w jednym odcinku czegoś takiego zrobić, znaczy w jednym poziomie czegoś takiego zrobić, bo jeden z etapów przeszedłem
na tyle dobrze, że zdobyłem ten platynowy relikt, więc będę miał tutaj w statystykach pewnie 29 zł i jeden platynowy. No ale to już mniejsza z tym, po prostu myślałem wtedy, że czas nie jest aż tak dobry, okazał się jednak być na tyle dobry, że odblokowałem sobie platynowy relikt i później zobaczycie, o jaki poziom konkretnie chodzi. W każdym razie tutaj też widzicie, że rozpoczynam od portalu, więc ponownie ten poziom udało mi się od razu za pierwszym razem zaliczyć na złoto. W każdym przypadku oczywiście starałem się jak najszybciej biec przed siebie, jednocześnie nie ryzykować jakoś za nadto z jakimiś bardzo ryzykownymi posunięciami. Tutaj ryzykowałem, że zostanę przygnieciony, ale na szczęście nic takiego nie miało miejsca. Oczywiście kiedy się tylko da, to również wykorzystuję możliwości jakiegoś szybszego przeskoczenia, czyli jak mam jakieś platformy, to zamiast czekać, aż one podlecą do mnie, to ja po prostu przeskakuję całą przepaść, korzystając z podwójnego skoku, czy też kręciołka w powietrzu, który zawsze przedłuża mi mój lot i w ten oto sposób udało się też całkiem dobry rezultat osiągnąć. Też tutaj przypadkiem nie wiem, czy nie było takiej sytuacji, że pod koniec się nawet zatrzymałem, bo było na tyle dobrze. Przed chwilą tutaj straciłem jedną maskę, bo wbiłem się akurat na te kolce. Na te dzidy, chyba można tak to nazwać. Ale nie zmienia to faktu, że nadal miałem jedną maskę jeszcze w zanadrzu, a tutaj powolutku zbliżałem się już do końca poziomu. Więc tutaj w tym momencie wiedziałem już, że jeśli tylko gdzieś tam nie spadnę w przepaść, to powinno mi się bez większych problemów raczej zdobyć właśnie złoty relikt. Oczywiście trzeba było uważać też na przeciwników, ale też i na różnego rodzaju pułapki, takie jak chociażby te ściany, które mogą nas zmiażdżyć. Tam przed chwilą widzieliście, że celowo rozbiłem sobie TNT. Wiedziałem, że mam jeszcze jedną maskę, więc jak najbardziej się na to zdecydowałem. No i bez większych kłopotów rzeczywiście złoty relikt udało się tutaj odblokować. Zaraz będziemy mieli jeszcze tego potwierdzenie tutaj. Oczywiście po prawej stronie, jak teraz widzicie jakiś inny czas, to przypominam, że jest to ten słaby czas osiągnięty specjalnie, tak jak tutaj na przykład macie jeden czas już. To jest to ten czas, który osiągałem specjalnie po to, żeby wcześniej zdobyć relikt szafirowy. Ja już wam o tym mówiłem kilka odcinków temu, ale też się ostatnio o to pojawiło pytanie, jakaś wątpliwość. Więc tutaj wyjaśniam, że jak wchodzę do tych poziomów, to tutaj zawsze mamy właśnie taki jeden czas już zaliczony przeze mnie, bo wcześniej właśnie robiłem sobie jakiś wolny czas, żeby tylko relikt szafirowy zdobyć, po to, aby oczywiście odblokować poziomy w ukrytym Warpromie, które wam przecież w poprzednich odcinkach byłem w stanie dzięki temu zaprezentować. Bo dopóki reliktów nie zdobędziemy, 25, to nie odblokujemy też sobie tych ukrytych poziomów. A tymczasem tutaj widzicie, że przechodzę sobie ten etap w samolocie. I nie pamiętam, czy tutaj za pierwszym, czy za drugim razem mi się udało, ale w każdym razie też poszło to bardzo sprawnie. Moim celem oczywiście było jak najszybciej zniszczyć te sterowce, co rzeczywiście poszło bardzo sprawnie, chociaż myślę, że na platynę to już tutaj musiałbym wszystko idealnie zrobić, wiedzieć też od którego do którego sterowca lecieć, aby zrobić to jak najszybciej, no ale na złoto wystarczyło to wykonać bez większego, dla mnie przynajmniej, wysiłku, więc mogłem sobie podejść do następnego etapu za chwileczkę. Zobaczmy, cóż to był za poziom. Aha, czyli kolejny etap skoko w roli głównej, gdzie kierowaliśmy sobie skuterem wodnym i tutaj już chyba za drugim albo trzecim razem udało mi się przejść ten poziom, pamiętam, bo chyba za drugim, bo za pierwszym złapała mnie, znaczy zostałem trafiony przez bombę. Tutaj chyba przez tą jedną z tych, które są wystrzeliwane. Więc musiałem powtórzyć etap i od razu mi się tutaj udało. I to jest też przykład na to, że no dużo lepiej mogłem się skupić na tym poziomie niż wtedy, kiedy w poprzednim odcinku pokazywałem wam też taki analogiczny etap, ale z komentarzem na żywo. Wtedy jednak musiałem cały poziom powtarzać, bo jak do końca dojechałem, to jak pamiętacie, nie zdążyłem osiągnąć odpowiedniego czasu na złoto, a tutaj parłem przed siebie, nie zatrzymywałem się za bardzo, nawet mi się zdarzyło, proszę bardzo, tutaj ominąć kilka skrzynek zamrażających czas, ale płynąłem na tyle szybko przed siebie, że i tak udało mi się
zgarnąć na tyle dużo skrzyń zamrażających czas i osiągnąć na tyle dobry wynik, że właśnie złoty relikt uzyskałem. Więc to wszystko oczywiście byłoby konieczne do poprawy, gdybym chciał przechodzić to na relikt platynowy. Oczywiście, jeśli przechodziliście remake tego Crasha Trójki sami, to dajcie znać, jak wy sobie poradziliście, czy przechodziliście to na złote relikty, może na platynowe, może tylko na szafirowe, a może wcale się nie bawiliście w czasówki. Powiem, że też nie wszyscy to lubią, jakby nie patrzeć. No nie jest to łatwe zadanie, bo po pierwsze trzeba cały poziom przejść bez zgonu, bo wiadomo, że jak zginiemy, to rozpoczynamy całość od nowa. No a po drugie trzeba się właśnie o odpowiednio dobre czasy postarać, więc o ile może na tych nagraniach to wyglądać na bardzo łatwe zadanie, to jednak, co by nie mówić, jeśli ktoś, szczególnie jeśli ktoś ma pierwszą styczność z Crashem, no to może tutaj naprawdę długo się pomęczyć przy tych czasówkach na złoto, nawet już o platynach to nie wspominam, no bo platyny to już jest zdecydowanie wyższa szkoła jazdy i też nie musicie sobie absolutnie takich wyzwań stawiać. Ja przypominam, że do uzyskania 105% jest wymagane zdobycie wszystkich złotych reliktów, a platynowe są zupełnie opcjonalne i tak naprawdę niczego nam w tej grze nie dają. I tak było tak naprawdę od klasycznej części trzeciej. I tak też było zresztą w innych częściach tych remake'ów, jakby nie patrzeć. Więc cóż, złoty relikt też tutaj bardzo szybko udało się uzyskać. Kolejny przede mną był chyba poziom w klimatach futurystycznych, jeśli dobrze kojarzę tutaj, bo jest to poziom 20. A nie, 19 teraz jeszcze będzie. I to jest właśnie ten poziom Future Frenzy, czyli właśnie w klimatach futurystycznych. I tutaj na przykład pamiętam, że zdarzyło mi się tu parę razy zginąć na samym starcie poziomu, bo to chciałem opanować, żeby tutaj w miarę szybko zdobyć sobie te skrzyneczki na początku i żeby wyminąć te różne przeszkody tutaj na mojej drodze bez zbytniego zatrzymywania się. Można tutaj je też z boku omijać, co nawet widzicie, że próbowałem robić. O, tutaj też mi się udało. Czy to jest lepsze podejście od czekania, aż się skończy ta pułapka? To już trzeba by było jakoś sobie porównać. Ja to właśnie przechodziłem tak troszeczkę tutaj na żywioł i udało się to. Zwłaszcza, że z tego co pamiętam, tutaj chyba można było osiągnąć niezniszczalność, albo to było na innym etapie. Jeszcze będziemy mieli okazję zobaczyć, ale nie, tutaj straciłem maskę, czyli to nie był ten poziom. W każdym razie też warto pamiętać w przypadku czasówek o tym, że jeśli tylko gra nam daje możliwość osiągnięcia niezniszczalności, a patrzcie, można tu było niezniszczalność zdobyć. Widzicie, że mam teraz drugą maskę, a jedną już straciłem. Czyli tam, gdzie gra wam daje możliwość zdobycia trzech masek, to zdecydowanie, jeśli chcecie pokusić się o jakiś dobry czas, to warto nie oberwać do tego czasu i po prostu zdobyć sobie niezniszczalność. Z tego względu, że to bardzo nam oszczędza czas i możemy sobie przebiegać przez różne przeszkody bez żadnej skuchy. No ja tutaj, mimo że traciłem te maski, to i tak zdecydowałem się dobiec do końca. I nawet właśnie mimo tego, że musiałem omijać wszystkie przeszkody i rozbijać skrzynki kręciołkiem, co oczywiście spowalnia, no to i tak udało mi się tutaj złoty relikt też całkiem szybko osiągnąć. Tam widzieliście, że jedną skrzynkę też zamrażającą czas zostawiłem. No i mamy minutę 25,76, czas w zupełności wystarczający do tego, żeby osiągnąć relikt złoty. Więc w Warproomie czwartym, w tej strefie czwartej, został mi jeszcze jeden poziom, no i w tym odcinku pokażę wam jeszcze oczywiście 5 poziomów ze strefy piątej, a w następnym materiale już sobie tylko ukończymy ostatnie etapy na czas, ostatnie 5 poziomów na czas, chodzi o te oczywiście ukryte levele. No a oprócz tego będę chciał wam też w kolejnym odcinku jak najbardziej pokazać walkę z bossem. Jeszcze raz z Cortexem będziemy musieli zawalczyć, aby odblokować sobie główne, najlepsze zakończenie. Tutaj widzicie, że ten poziom może być dla niektórych osób o tyle problematyczny, że tutaj trzeba uważać na tą wodę, której poziom się podnosi. I często zauważycie, że ja tutaj tak na styku przebiegałem i próbowałem nawet przelatywać jeszcze zanim się woda podniesie.
Tutaj warto korzystać sobie z tej techniki, aby podskoczyć podwójnym skokiem i jeszcze kręciołkiem sobie skok wydłużyć. I gorąco też polecam tutaj nie stracić maski, bo można tutaj też zdobyć sobie niezniszczalność, co mi się też uda. A jeśli zdobędziecie niezniszczalność, to wtedy wam się poziom wody w ogóle nie podnosi. Tutaj widzicie, widzieliście też, że bazuką sobie rozbiłem od razu skrzyneczkę stalową, żeby nie tracić na to czasu. Dzięki temu szybko tutaj mogłem przebiec, zanim poziom wody znowu się podniesie. A to już chyba niedługo właśnie będzie do zdobycia niezniszczalność. Tutaj ten mnie zatrzymał, skubany. Jego jest najlepiej załatwić wślizgiem. Ja kiedy przechodziłem tutaj ten poziom na nagraniu po raz pierwszy, to załatwiałem go z góry, ale szczerze mówiąc wślizg jest bardziej skuteczny, co też zresztą kiedyś sam robiłem. I tutaj widzicie, ja teraz biegnę z niezniszczalnością i poziom wody w ogóle się nie podnosi. To jest niezwykle ważne i niezwykle nam to przyspiesza przejście całego etapu, dlatego aby zdobyć jakiś dobry czas, to tutaj praktycznie no, niezniszczalność jest, można powiedzieć, niemalże wymagana. No i sami widzicie, że czas udało się osiągnąć, nawet na chwileczkę jeszcze tam podskoczyłem, zatrzymując się, żeby nie zgarnąć przypadkiem tego platynowego reliktu, co ostatecznie w późniejszej części odcinka i tak mi się przytrafiło. No i proszę bardzo, złoty relikt na koncie, możemy zatem przejść do strefy piątej, ostatniej, nie licząc oczywiście ukrytego jeszcze warp roomu. I tutaj poziom Gone Tomorrow, który chciałem sobie przejść tym razem jako Coco, żebyście przy okazji zobaczyli ponownie biegającą Coco. Ponownie mówię, bo chociażby w części drugiej też wam taki jeden poziom jako Coco pokazałem. Chociaż ja na ogół jednak wolę mimo wszystko grać Crashem. Więc i też w czasówkach tym bardziej dlatego najczęściej z Crasha korzystam. No ale Coco i tak się miała okazję na wielu etapach wykazać, bo przecież niektóre poziomy to mamy tam wymaganą Coco, żeby to ona właśnie te etapy przeszła. Tutaj jest ten etap o tyle trudniejszy też od poprzedniego futurystycznego, że tam mieliśmy wcześniej tych przeciwników, którzy strzelają do nas, wiecie, te wielkie takie robotyczne jakieś istoty. I ja, jak widzieliście, po prostu je omijałem. Nie czekałem, aż te pociski wszystkie się wystrzelą i wtedy dopiero mógłbym go załatwić. Tylko omijałem go z boku. I tu jest właśnie kolejny poziom, gdzie można zdobyć sobie niezniszczalność. To mi się bardzo przydało, bo tutaj zwróćcie uwagę, że biegnę tylko przed siebie. Nie muszę w ogóle omijać przeszkód. I najważniejsze jest to, aby dostać się do końca. Tutaj trzeba uważać. Jakbym zleciał sobie na tamtą skrzynkę, która była w powietrzu, to spadłbym na dół, ze względu na to, że miałem niezniszczalność i przez to skrzynka by się od razu rozbiła, a Coco by się od niej nie odbiła, więc to było problematyczne. I tutaj jest druga niezniszczalność, która się bardzo przydaje, bo mogę sobie tego przeciwnika załatwić i dojść już tak naprawdę do wyjścia. Więc też tutaj całkiem szybko udało mi się to zrobić. Tam jakieś zgony na początku się mi też przytrafiły, zanim sobie ogarnąłem, jak ten początek przejść. I to na tyle. Nawet właśnie 5 minut mi to nie zajęło, bo ten etap, gdzie zeszło mi 6 minut dokładnie, to jeszcze przed nami dopiero i wam go pokażę. A tutaj mamy poziom znowu z wyścigiem na motocyklu. I to jest właśnie ten etap, gdzie zupełnie przez przypadek odblokowałem sobie platynowy relikt. Powiem wam, że przez przypadek, bo no zupełnie się nie spodziewałem, dlatego że zdarzyły mi się tutaj też jakieś błędy i dlatego byłem pewien praktycznie, że nie zrobię tego na platynę, więc nawet nie zwalniałem pod koniec, mimo że wiedziałem, że mam sporo sekund zapasu do złotego reliktu. Jakie było moje zdziwienie, gdy okazało się na mecie, że zdobyłem sobie relikt platynowy, więc nie do końca tego chciałem. Mimo wszystko chciałem mieć na koniec serii w statystykach 30 reliktów złotych, a ewentualne platynowe sobie zostawić na kiedyś tam, gdybym miał ochotę. Choć właśnie nie wiem, czy kiedykolwiek się tego będę chciał podejmować i poświęcać na to jakże cenny przecież czas. Więc tutaj możecie zobaczyć, że ja przede wszystkim dużo korzystałem z przyspieszeń i patrzcie, tutaj na przykład w ogóle nie zwalniam, nie puszczam gazu,
i dzięki temu mogę bardzo przyspieszyć i ja myślę, że właśnie głównie na tych przyspieszeniach dużo tutaj zyskałem, bo widzicie sami, że zdarzało mi się zwolnić, nawet uderzyć o przeciwnika, więc tutaj dlatego byłem pewien, że nie uda mi się platyny uzyskać, a tymczasem mój przejazd był na tyle dobry w tych punktach, gdzie mamy właśnie te przyspieszenia, że wystarczyło to w zupełności. Tutaj też właśnie przyspieszałem nawet na tych zakrętach, ale też widzieliście przed chwilą, że nieco zwolniłem. Więc dla mnie to było spore zaskoczenie, że udało się platynę tutaj uzyskać też bez większego wysiłku, bo było tutaj dosłownie parę powtórek, 3 czy 4, aż w końcu ten przejazd udało się uzyskać. No bo przy poprzednich razach po prostu jak jakiś błąd popełniłem, to zatrzymywałem grę i rozpoczynałem od nowa ten wyścig. No i patrzcie, jest platyna właśnie, dość nieoczekiwanie dla mnie. Tak sobie myślałem w trakcie jazdy, że kurde, skoro tak mnie obijali tutaj po drodze, no oczywiście też bez przesady, bo tylko tam kilka razy się tak zdarzyło. Skoro tam na pobocze czasem wyjechałem, że Crash mi zwolnił, no to właśnie byłem pewny, że żadna platyna tutaj nie wpadnie, a tymczasem moje zdziwienie było spore. Tym bardziej, że wcześniej nie sprawdziłem akurat w przypadku tego etapu, ile potrzeba na platynę, bo ogólnie tutaj sobie przed podejściem do każdego poziomu sprawdzałem też w swoich notatkach, ile trzeba było czasu na platynę, żeby przypadkiem jej sobie nie zgarnąć, a tymczasem skończyło się na tym, że jednak ją właśnie zgarnąłem na tym jednym etapie i mam nadzieję, że to będzie jedyny poziom, po prostu nie chcę mieć więcej tych platyn tutaj w statystykach na tę chwilę, w głównym tym pierwszym przejściu teraz gry. I to jest, słuchajcie, ten poziom, przy którym siedziałem najdłużej, jeśli chodzi o ten odcinek, chociaż wiadomo, siedzieć najdłużej to też jest zbyt dużo powiedziane, bo no, udało mi się zdobyć tutaj złoty relikt po 6 minutach gry na tym poziomie, więc też całkiem szybko, niemniej jednak kilka powtórzeń musiałem tutaj zrobić, zanim sobie ustaliłem odpowiednią trasę i zanim wiedziałem, jak tutaj ominąć poszczególnych przeciwników, bo często albo wpadłem w przepaść, kiedy tutaj skakałem na przykład na te latające dywany, albo ewentualnie zostałem trafiony przez przeciwnika, a nie chciałem być trafionym, bo chciałem tutaj właśnie na niezniszczalności polecieć. Dlatego sobie powtarzałem ten poziom kilka razy. I teraz jak już tutaj biegłem, to wiedziałem, że powinno mi się udać, jeśli tylko nie spadnę w przepaść w tym miejscu. A to jest też zawsze problematyczne. I tutaj też mój czas był ostatecznie na tyle teraz dobry, że zatrzymałem się, jak widzicie, po raz kolejny, żeby nie zgarnąć kolejnej platyny. Poczekałem sobie do momentu, żeby na pewno było złote. Była złota nagroda, złoty relikt. No i tak naprawdę jeszcze chyba dwa poziomy, jeśli dobrze liczę, mi tutaj zostały w tym piątym warpoomie, w piątej strefie. Tradycyjnie oczywiście taniec Crasha po zdobyciu reliktu i teraz będzie etap, w którym latamy sobie samolotem i będziemy musieli zniszczyć bombowce. Tutaj można zagrać zarówno jako Crash, jak i jako Coco. I też było moje zdziwienie, bo myślałem, że przy tych poziomach będę musiał troszeczkę posiedzieć nawet na złoto, ale jednak nie. Okazało się, że ten poziom chyba za drugim albo trzecim razem udało mi się ukończyć. Bo wiem, że za pierwszym, pamiętam, że za pierwszym razem zabrakło mi kilku sekund, trochę o kilka sekund za długo się zajmowałem tymi bombowcami. To już jest trudniejsze, bo tutaj trzeba właśnie w dwa miejsca tak naprawdę te bombowce trafić, a nie tak jak z tymi sterowcami wcześniej, że byle gdzie możemy je sobie ostrzeliwać i możemy je wtedy zestrzelić. Więc tutaj widzicie, że leciałem po prostu od kolejnego, od jednego bombowca do drugiego i czasem były takie momenty, że jak widzicie musiałem zawrócić. Znaczy tutaj akurat zniszczyłem, tak? Ale wcześniej musiałem zawrócić, żeby jeszcze dobić dany bombowiec, więc oczywiście w sytuacji, gdybyśmy chcieli tutaj robić platynowy relikt, to pewnie by trzeba było posiedzieć dłużej i też poznać, nie dość, że poznać odpowiednią trasę, od którego bombowca do którego sobie lecieć, to jeszcze zrobić to bezbłędnie i najlepiej zestrzelić taki bombowiec już z daleka. Tutaj w ogóle ten ostatni, piąty bombowiec był całkiem daleko ode mnie, ale na szczęście czasu mimo wszystko jeszcze wystarczyło. Trzeba oczywiście cały czas też uważać na tych przeciwników, którzy próbują mnie ostrzeliwać, od czasu do czasu sobie wziąć uzupełnienie energii, żeby tutaj przypadkiem też nie zginąć przed czasem, bo to też jest zawsze jakieś ryzyko. No ale nieco ponad minuta i 10 sekund wystarczyło, żeby zdobyć sobie
złoty relikt, więc przed nami jeszcze tylko jeden poziom w tym odcinku, a będzie to... A będzie to Buglide, czyli ten właściwie jedyny etap platformowy, gdzie mamy właśnie też bieganie w ciemnościach. No bo pomijam oczywiście na przykład ten wyścig na motocyklu, gdzie też w nocy się ścigamy, ale chodzi mi o taki platformówkowy poziom, gdzie trzeba po prostu z tym świetlikiem sobie biec przez jakiś czas. I tutaj też parę razy musiałem powtórzyć ten poziom, zanim sobie ogarnąłem, w jaki sposób to przejść akurat na złoto, więc też naprawdę bardzo sprawnie to poszło. Tutaj musiałem się zatrzymać. Już podejrzewam, że na platynę pewnie trzeba zacząć poziom w takim momencie, żeby akurat to się nie zamknęło przed nami. Ale na złoto oczywiście nie trzeba było aż tak kombinować. I to jest o tyle też ciekawie, że mamy niezniszczalność praktycznie pewną, bo tutaj trzy są maski obok siebie. Więc w tym momencie po prostu przebiegamy jak najszybciej przez kolejnych przeciwników, nie zatrzymując się. Aż do pewnego momentu, gdzie będziemy mieli jedną ścianę, która może nas zmiażdżyć. A właśnie, to jest tutaj. To jest kolejne miejsce, gdzie musiałem się wstrzymać z dalszym biegiem niestety. Ale mimo wszystko nadal wiedziałem, że jeśli do końca będę biegł dość szybko, to uda się wynik na złoto osiągnąć, bo to już tak naprawdę jest sama końcówka tego poziomu. Proszę bardzo, tutaj omijam skrzynki nitro i to tyle. I też tutaj się zatrzymałem, bo siłą rzeczy jeszcze wiele sekund mi zostało do złotego reliktu, więc też się trochę obawiałem, że przez przypadek uda mi się tu platynę nieoczekiwanie zdobyć i kto wie, czy by to się nie udało. Już teraz nie pamiętam, ile trzeba było tutaj akurat na platynę. Mniejsza z tym. Najważniejsze, że to by było na tyle, jeśli chodzi o wszystkie poziomy, które chciałem wam pokazać na złoto w tym odcinku. Więc został nam jeszcze tylko jeden, ostatni już materiał z remake'u trzeciej części Crasha Bandicoota, który pojawi się na kanale już niedługo. A tutaj jeszcze wam pokazałem, jak to obecnie wygląda. Nadal mam 98% mimo zdobytych reliktów i tutaj widzicie, że mamy 24 złote i ten jeden nieszczęsny platynowy zdobyty zupełnie przez przypadek, no ale już mniejsza z tym. No i kolejne, ostatnie 5 reliktów zdobędziemy sobie właśnie w następnym odcinku. Wtedy też pokonamy raz jeszcze Cortexa. Obejrzymy sobie ostateczne zakończenie, a także pokażę wam różne lokalizacje, gdzie można odnaleźć Fake Crasha, kiedy już mamy zdobyte 100%, bo z Fake Crashem związane jest też jedno trofeum, prawdopodobnie ostatnie, nie licząc platynowego, które sobie właśnie odblokujemy w tej grze. Więc zapraszam was już teraz serdecznie z góry na następny, a zarazem ostatni materiał z tego Crasha. Zostawcie kciuka w górę, jeśli ten odcinek wam się podobał. I do usłyszenia już niedługo. Cześć!